codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Dzień dobry. Dzień dobry. W doskonałych humorach od samego rana. Święta Trójca. Kasia Prała-Tydzik, Bartosz Skopiński, Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Śmiechy, chichy, a tu trzeba do konkretów przejść i do poważnych rzeczy, drodzy słuchacze. No, albo też i no, może ktoś też jest w takim dobrym humorze i chce na przykład powiedzieć, że wszystko jest git. Majonez i może komuś chce za coś podziękować. Za dachowanie w pobliżu tymczasowego mostu może? Nie, no tu akurat nie ma za co dziękować. Ale to kreatywnością się ktoś wykazał. Tu trzeba się przeżegnać w takich przypadkach, bo akurat to był taki moment, gdzie najpierw mój serdeczny kolega strażak SMS-em dał mi znać o 5:30, pierwszy dzień po urlopie, że jest wypadek właśnie w tym miejscu. No to jadąc tam właśnie zobaczyłem, co się wydarzyło. Przy okazji miałem okazję zobaczyć, jak sytuacja wyglądała. No jechał młody kierowca od strony Serbów. Zdecydowanie nie była to raczej mała prędkość tego pojazdu. No i niestety nie wyrobił na tym łuku przed przeprawą tymczasową. Skończyło Audi na dachu, a kierowca i trójka pasażerów, trzy panie, trafiły do szpitala na badania. Dziś jeszcze będziemy sprawdzać, jak to się ostatecznie skończyło. No wiemy na pewno, że kierowca nie był trzeźwy. Tu ku przestrodze. Też uwaga do tych, którzy wsiadają do auta, wiedząc, że kierowca jest po spożyciu. Żeby tego nie robić, żeby go, że tak powiem, zmusić do tego, żeby nie jechał. Jeśli spożywał jakieś trunki. Po prostu mu zabrać kluczyki. Tak. Drodzy słuchacze, my tutaj czekamy na wasze telefony. Tak, w oczekiwaniu na telefonu przypominamy też, że dzisiaj o 10:00 warto pojawić się w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, w Zamku Książąt Głogowskich, bowiem tam ruszamy z drugim tygodniem zimy w twierdzy. Dzisiaj między Lesztem a Głogowem żydowskie pogranicze i to wykład Dariusza Czwojdraka, a także prezentacja książki Wieża Głodowa Damiana Szczepanowskiego i Pawła Łachowskiego o 10:00 w Muzeum w Głogowie. Zima w twierdzy, drugi tydzień się rozpoczyna. Informowaliśmy o tym bardzo szeroko, a jutro taka propozycja dla tych, którzy często narzekają, dlaczego zima w twierdzy zawsze do południa, a przecież gro osób pracuje i nie ma ferii. No to jutro dla tych, którzy nie będą mieli wytłumaczenia i po prostu o 18:00, tym razem nocne zwiedzanie podziemi Bożego Ciała i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zbiórka przy Kościele Bożego Ciała od strony ulicy Kołodaja. To jutro o 18:00. My zapraszamy oczywiście na miedziowe.pl po więcej szczegółów. Gdyby ktoś oczywiście szukał tego, co robić w naszym regionie, a jest co robić w naszym regionie. Jest dużo tych propozycji. No właśnie, to drugi dzień ferii zimowych, więc dzieci, młodzież, bardzo dużo propozycji. Jest w czym wybierać. W serwisie lokalnym była mowa o filmowych feriach w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, ale jeszcze innego rodzaju propozycje też odnajdziecie i przeczytacie o nich w naszym portalu miedziowe.pl. Na przykład Iluzja w tym tygodniu w klubie Mayday w Głogowie. Zespół? Nie, warsztaty z iluzjonistą, a później pokaz iluzjonisty. Na warsztaty, z tego co się dowiedziałam, no to już jest lista osób zamknięta, ale wszyscy mogą przyjść i później obejrzeć ten pokaz iluzjonisty. Agnieszka Lewandowska dzisiaj po południu opowie o tym, czego się spodziewać, a także będzie zapraszała w tym tygodniu na film w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Szpula. Jestem ciekaw, czy będzie wyciąganie na przykład z cylindra króliczka. Jak się nie wybierzesz, to się nie przekonasz. Albo dzika. Dzika jeszcze nikt z cylindra nie wyciągał. Raczej warchlaczka co najwyżej z cylindra, bo to dzika dużego to raczej nie wiem, czy daliby radę. Ale to dopiero byłaby sztuka. Zależy, jak duży byłby cylinder. Wiemy już na pewno i to możecie zobaczyć i na zdjęciach przy moim artykule z weekendu, ale też na filmie na Miedziowe TV, że znika kawałek po kawałku budynek dawnej Ligi Obrony Kraju przy Bramie Brzostowskiej. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego swego czasu wykupiło ten teren. No i biorąc pod uwagę, że
budynek ten był ogrzewany tym, czym był i nie spełniał żadnych już praktycznie norm ani oczekiwań nowego właściciela, no to zostaje wyburzony i tam służby od soboty pracują, w 2-3 dni robocze powinni się uwinąć i teren będzie już oczyszczony, gotowy do dalszych inwestycji, jakich na razie PBD tego nie zdradza, ale możecie, tak jak mówię, zobaczyć na filmie, co tam się dzieje na placu po byłym roku, tam gdzie co niektórzy zdawali na prawo jazdy, jeszcze inni chodzili na strzelnicę, a jeszcze kartę rowerową tam też się zdawało. Poważnie? Tak. Ja zdawałam. Aha. To było moje miejsce wypadowe na rower i teraz gdzie będę? Musisz sobie znaleźć nowe. No. Niestety. A wy, drodzy słuchacze, internauci, łezka się kręci. Możecie wracać też do wydarzeń z weekendu. Nie tylko sportowych, bo sportowych galerii nie brakuje na miedziowe.pl, ale są też inne, ciekawe, które możecie sobie obejrzeć, pooglądać, na przykład Membrama i Bajka w Maydayu, Lirycznie i z ogniem, a tu piękne zdjęcia Maćka Iżyckiego. Polecamy i zachęcamy do tego, żeby odwiedzić właśnie też i tą galerię, ale też i zobaczyć Tłusty Czwartek w sobotę. To były słodkie spotkania w Przedmościu. Też sporo zdjęć Maćka Iżyckiego. A sportowych też nie brakuje, bo emocji nie brakowało. A to podsumowanie sportowego weekendu. No właśnie miałem pytać, czy będzie. Będzie. Dzisiaj o godzinie 18.15. Sporo rozmów, sporo podsumowań, między innymi Dawid Kurminowski będzie mówił o tym, jak KGHM Zagłębie wygrało w Poznaniu z Lechem, on zresztą strzelił jedną z bramek, będzie też obszerne podsumowanie zwycięskiego spotkania Kuprum Lubin z Terrat Eneą Czarnymi, a Radom Tami trener Paweł Rusek, ale też i trzech siatkarzy w rozmowach ze mną właśnie w podsumowaniu tego pojedynku. Nie zabraknie też podsumowań dobrych występów szczypiornistów w Superlidze, bo wygrał ich Robry na wyjeździe i Zagłębie u siebie pokarnych. No i na wyjeździe wysoko wygrały mistrzynie Polski, czyli zawodniczki Zagłębia Lubiny. No i trener Karol Kowalewski również podsumowywać będzie zwycięskie spotkanie z Zagłębiem w Sosnowcu i zapowiadał będzie środowe spotkanie Euroligi z Burż Basket. Ten mecz w środę o 19 w hali Przydąbrowskiego i on może zdecydować o tym, o być albo nie być w dalszej fazie rozgrywek, czyli po prostu o wyjściu z grupy do dalszej fazy Euroligi, ale jestem święcie przekonany o tym, że pomarańczowe w tym spotkaniu będą górą i ostatnia kolejka fazy grupowej już nie będzie miała żadnego znaczenia. Choć znając i serducho, i charakter koszykarek z Polkowic, ale i sztabu szkoleniowego, to myślę, że i Stango, i później Szekszart powalczą i tu o zwycięstwo. 726, tak. 114, 114. My chyba dzisiaj ani razu numer telefonu nie mówiliśmy. Mówiliśmy. Ale przypominam. A ty mówiłeś, o Chrobrym też będziesz coś mówił? Tak. O Chrobrym też i Mateusz Machaj i obaj trenerzy, Krzysztof Bredę i drugi trener ZKS-u Grzegorz Szoka, wypowiadać się będą i podsumować spotkanie z Chojniczanką. Pytam, bo ciężkie spotkanie przed nimi 25 z ŁKS-em grać będą. Tak. Więc z liderem aktualnym, który no tam troszkę więcej punktów ma, bo chyba 7 więcej punktów ma. Natomiast trzecie miejsce Chrobrego aktualnie w Fortuna pierwszej lidze. Tak, Łódzki Klub Sportowy prowadzi 41 punktów. Drugi jest Ruch Chorzów, tak, który drugi mecz z rzędu wygrał na dużym farcie, czyli znowu bramka w 90 minucie. Tym razem z karnego? Nie, tym razem nie z karnego, tylko z gry, ale w 90 minucie. A Chrobry po zwycięstwie 3-1 jest na trzecim miejscu w tabeli. Depcze po piętach Puszcza Niepołomice i Brugbet Termalika Nieciecza, a szósta jest Arka Gdynia. Patrząc na to, jak Puszcza Niepołomice, to tam praktycznie wszystko to samo. 4 remisy, 10 zwycięstw chyba. Tak, 6 porażek. Wszystko tak samo jak Chrobry Głogów, więc tam można powiedzieć nawet, że ex aequo chyba są na tym miejscu. No ale to wszystko jeszcze się rozstrzygnie, drodzy słuchacze. Tak jak i słyszeliście, i nie tylko w piłce nożnej, tak jak i w koszykówce się wszystko rozstrzygnie oraz między innymi w piłce ręcznej i tak dalej, i tak dalej. A taka informacja ze sportu o poranku, jeszcze zanim doczekamy się w końcu pierwszego telefonu. Drugoligowy Górnik Polkowice informuje o poranku, że kontrakt z klubem z Kopalnianej podpisał 19-letni Jan Ciućka z Górnika Zabrze. Będzie grał na zasadzie wypożyczenia właśnie w zielono-czarnych, a druga liga też już tuż. Właśnie Górnik Polkowice, już wam mówię, co i jak. Mówię. 25-26 lutego, właśnie w nadchodzący weekend na boiska wracają piłkarze drugiej ligi. Górnik rozpocznie od wyjazdowego pojedynku z Motorem Lublin, a pierwszy mecz domowy zagrał u siebie 5 marca z KKS-em Kalisz. Tak to wygląda, a Górnik przezimował
okres właśnie ten między jesienią a wiosną na 8 miejscu w tabeli z dorobkiem 24 punktów. No i bliżej mu chyba bardziej się do górnej połowy tabeli niż do dołu. Podoba mi się określenie górnik przezimował. Ale już wracają, nie? Tak. Wracają, choć aura mało wiosenna. Przyznam się szczerze, że wczoraj kto nie ubrał się ciepło na mecz Chrobrego z Chojniczanką, to pewnie zmarzł. No, bo nie było zbyt ciepło, że tak powiem. Taki mamy klimat. Taką też mamy porę roku w sumie. Tak więc nie ma się co... Ni to zima, ni to jesień. Dziwić. Ostrzegali o wietrze, miało wiać, wiało. Na szczęście nie za wiele w regionie nawyczyniało, choć jedno z aut zaparkowanych w Głogowie przy obrońców pokoju to mocno ucierpiało. Możecie to zobaczyć na zdjęciach. Natomiast dzisiaj w dalszym ciągu dość mocno wieje. Tak, dzisiaj i jutro. Przez cały dzień. Jutro mniej więcej do południa będzie jeszcze wiało. Później się to wszystko uspokoi, od czasu do czasu jeszcze powieje, natomiast nie wiadomo, co tam się jeszcze stworzy mniej więcej na wysokości Wielkiej Brytanii i Islandii, bo no najczęściej tam się coś tworzy, jakiś niż, który przychodzi do nas i tak później jest jak jest. No ale nic na to nie poradzimy, na pogodę wpływu nie mamy, ważne, żebyśmy mieli dobry humor. To wtedy jakoś tak łatwiej nam przetrwać tę niepogodę. Uśmiechem można pokonać wszystko. Tak, uśmiechem można pokonać wszystko. My też chcielibyśmy się uśmiechnąć do siebie, kiedy pojawi się telefon, bo czekamy na te telefony. Jest poniedziałek, 20 dzień lutego, mamy godzinę 9:27, a wy nadal nie dzwoniliście. 726 114 114 to pod ten numer należy zadzwonić, żeby podać temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennikarzy Radia Elka Zagłębia Miedziowego. No i czekamy, a dzwonicie z całego Zagłębia właśnie Miedziowego. Nieważne z jakiej miejscowości, ważne, że słychać tam nas dobrze. Może coś o drogach, może coś o krzakach, może coś jeszcze o czymś ciekawym, o czym my nie wiemy aktualnie, a wy już o czymś wiecie. 726 114 114, brak telefonów oznacza tylko jedno. Że wszystko jest okej. Tak. A jeszcze wracając do zimy w twierdzy, bo wspominaliśmy już o tym, że dzisiaj spotykamy się o 10 w zamku, jutro o 18 przy Kościele Bożego Ciała na nocnym zwiedzaniu od telefon. Cykołątaj, odbieramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, kiedyś do was dzwoniłem i chodziło mi o parking przy PKP w Lubinie. I miejsca dla niepełnosprawnych. Tak, i proszę tak pana, bardzo się zdziwiłem, że teraz, gdy odwoziłem na dworzec PKP moich gości, są wolne miejsca. Ale są miejsca dla niepełnosprawnych? Jest miejsce dla niepełnosprawnych i proszę pana, są wolne miejsca, że można postawić samochód, odprowadzić gości, wsiąść i wrócić. Także dla tych, którzy to jednak wykonali, bo tam postawili znaki, że do pół godziny można tylko stać, a nie od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora pełny parking był, proszę pana, to może te kwiatki motyle byście puścili, jak to się przyczynili do tego, że jednak teraz można podjechać, wysadzić gości i odjechać. Bardzo dziękujemy za ten telefon, to jest dość istotna informacja. Tak, i bardzo dobre wieści. I tak, bardzo dziękujemy. Osobom, które to wykonały. I bardzo dziękujemy oczywiście. Bardzo dziękujemy też za ten telefon, bo to bo nie zawsze wszędzie jesteśmy. A wy nam dajecie znać w taki sposób właśnie w temacie dla reportera, dzwoniąc na 726 114 114 i dzięki wam też szybciej o czymś wiemy. No bo to tak na dobrą sprawę wy w tej kwestii dzwoniliście i tu akurat nasz słuchacz z Lubina najpierw dopytywał, dlaczego nie ma gdzie stanąć, później, że nie ma miejsc dla niepełnosprawnych i się okazuje, że już jest gdzie stanąć, są już miejsca dla osób niepełnosprawnych, więc wszystko chyba wróciło tam do normy.
Tak, czyli tak zwane też może pilnowanie tematu, że tak. Najpierw było zgłoszone, potem zauważone, że jest okej, no i kwiaty i motyle poleciały w eter. No, to teraz zrobimy króciutką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy z dzisiejszą drugą częścią tematu dla reportera. Wróćmy zatem do tematu dla reportera po króciutkiej przerwie reklamowej. 9.33 już blisko na zegarku, więc ostatnie 12 minut do waszej dyspozycji. 726 114 114. Drodzy słuchacze, może coś jeszcze zostało naprawione, zrobione, nie wiem, poprawione i pilnowaliście tego tematu, to moglibyście przypilnować już tak do końca, jeszcze kwiatki i motyle wysłać, tak jak nasz słuchacz z Lubina, za co bardzo dziękujemy. No i przypominamy, że pod numer 726 114 114 dzwonicie nie tylko z kwiatami i motylami, ale również z tematami, które często spędzają wam sen z powiek. Tak, dokładnie. Ja wtedy telefon mi przerwał, bo teraz też telefon kolejny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Mam taką sprawę. Przed chwilą akurat słyszałem, państwo dziękowaliście dla kogoś za te miejsce dla niepełnosprawnych na dworcu w Lubinie. Tak. No i właśnie byłem na dworcu, bo to niedawno zrobione, a ja to zgłaszałem jeszcze kilka miesięcy temu. I wielkie dzięki za to. Ale kwestia zrobiono w ten sposób. Halo? No słuchamy, słuchamy. Zrobiono w ten sposób, że parking jest tylko do 30 minut. No tak. Tak, no i kwestia jest taka, że no ja, gdzie mam ten samochód teraz zostawić? Jestem osobą niepełnosprawną, skoro tylko tam jest na 30 minut. Tak, ale takie jest też przeznaczenie, żeby auta nie zostawiać na nie wiadomo ile, bo parking jest, że tak powiem, dla tych, którzy odwożą kogoś na dworzec albo tutaj, przy centrum przesiadkowym. Rozumiem to, tylko kwestia, a to miejsce dla niepełnosprawnych to też jest tylko na 30 minut? No, skoro dotyczy się to całego parkingu, to raczej całego parkingu. No nie jest to specjalnie wydzielone miejsce, gdzie jest napisane, nie dotyczy na przykład miejsca dla osób niepełnosprawnych. No bo w takim wypadku to nie jest ułatwienie sprawy, że ja mogę podjechać w rejon dworca, ale nie mogę zostawić samochód, muszę samochód gdzieś wywieźć daleko i dopiero dojść tam albo dojechać czymś. A bo rozumiem, że pan dojeżdżał samochodem, zostawiał i jechał. Tak. No i to właśnie o to chodzi, bo to nie jest taki parking długoterminowy, że tak powiem. Ale proszę mi wytłumaczyć, miejsce dla niepełnosprawnych też obowiązuje tylko 30 minut. Jeżeli dotyczy to całego parkingu to i tak. Na znaku osoby niepełnosprawnej nie ma napisane pod tym znakiem takiej białej tabliczki, nie ma nic. No to dotyczy to również miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej. No to wielkie dziękuję, ale po prostu no nie ułatwiło mi to sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. 726-114-114. Jak to Leszek często powtarza, jeszcze się nie urodził taki, któremu dogodzi. Wszystkim dogodził. No, tak. Natomiast zima w twierdzy, kontynuacja. W środę, tym razem o 10:00, dworzec kolejowy na placu Tysiąclecia i tym razem podziemny Głogów, zwiedzanie schronu dworca PKP. Miejsce na co dzień niedostępne, ale będzie można je zobaczyć właśnie w towarzystwie przewodnika w środę. A teraz telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja do państwa w takiej, no, delikatnej mówiąc sprawie. To jest taka stara sprawa jak świat, a mianowicie chodzi mi o park na Skarbku, gdzie mamy przepiękną tężnię, tak? Tak, słuchamy. I o to chodzi. Ja wczoraj tam byłam na spacerku z moimi wnukami i no po prostu... nie wiem jak to powiedzieć, ale czy nie można byłoby postawić takich mini śmietniczków dla psów? Tam się wyrzuca kubkę i wyciąga worek. Wyciąga worek i wyrzuca kubkę. Przynajmniej ze 2-3, bo ten park jest duży. Ale z tego, no nie co powiem, wiem... że wdepłam i ja, i mój wnuk, i czarpryc, bo już człowiek nie był szczęśliwy z tego spaceru po prostu. No to jest szok po prostu. No nie ma nic, a no zwykły kosz, no to też jest dostępny dla dzieci. Ale zwykły, zacznijmy od tego, że śmieci, takie właśnie odchody po pupilach naszych można wyrzucać do zwykłego śmietnika, o czym dostaliśmy nieraz zapewnienie.
Ale tak, tak, proszę, proszę. Ale jeszcze jest taka sprawa, wie pan, że jak jest ten mini taki, nie wiem jak to się nazywa, no śmietnik, prawda? Tak. Że się wyciąga worek i od razu sprzątam po tym pupilu. Tak jest w dużo miejsca, nawet w Głogowie też są. Ale nie wiem dokładnie gdzie, ale wiem, że są. W innych miastach też są, nawet w Chocianowie są, gdzie taka, no nie małe miasteczko, bardzo małe, ale są. Na osiedlu są, bo jeździłam do siostry. I powiem panu, że to nie, że ja wczoraj wdepłam i dlatego dzwonię, nie, ale po prostu park jest piękny, od wiosny zacznie się tężnia, ludzie będą sobie leżeć, dzieci biegają wszędzie, bo tam jest i siłownia, i ten szprac zabaw, i za dzieckiem trzeba biegać. No i niestety nie wszyscy zbierają po swoje. Ja też mam dwa pupilki, ale po prostu nie wszyscy zbierają. No i tak przychodzi się ze spaceru trzygodzinnym i czar prys, bo człowiek jest zły, że musi czyścić buty. No po prostu ludzie po sobie nie sprzątają, po swoich pieskach. No nie sprzątają, no nie sprzątają. Bo jak już w liście, bo jak już gdzieś w trawie, a to po co? Jeszcze specjalnie odwracają głowę, że nie widzą, tak, że ich piesek się załatwia. No po prostu to jest szok. Tak. I przyjdzie wiosna, będzie tężnia, a my będziemy wdeptywać, tak? Tak jak pani mówi, natomiast z własnego doświadczenia, bo mam pupila, po którym sprzątam za każdym razem i czasami się zastanawiam, czy tylko ja sprzątam, bo widzę, co się dzieje na trawnikach po prostu. I z własnego doświadczenia wiem, no ja akurat noszę przy sobie woreczki, natomiast nie wiem, czy chciałoby mnie się bez woreczka iść specjalnie do śmietnika i wrócić w to samo miejsce, w którym mój piesek akurat na przykład musiał zrobić to, co musiał zrobić i wrócić i specjalnie posprzątać. Myślę, że te woreczki, które są przy śmietnikach, są dobrym sposobem. Ludzie sobie spacerują po tym parku, bo jest dość ogromny, prawda? Duży. Jest gdzie spacerować, jest woda, jest wszystko. I po prostu biorą sobie woreczek i idą. Bo ja powiem panu tak. Tak zapobiegawczo po prostu. Są ludzie, którzy sprzątają wszyscy. Są część ludzi, którzy zawsze chodzi z woreczkiem i sprząta, bo to widać z okna, w ogóle gdziekolwiek się porusza. Ale są tacy, co kompletnie, nawet jak mi się zwróci uwagę, to jeszcze człowiek dostanie, no tak, burę tak zwaną, że jak śmie zwracać uwagę. Ja już niejednokrotnie podałam komuś worek, żeby sprzątnął, no to zmobilizowało. Ale no po prostu to jest szok. No piękny park. No powinny być takie mini śmietniczki, żeby jednak ci ludzie się zmobilizowali, żeby sprzątać. No bo to no szkoda, żeby tam i dzieci i wdepywali w te odchody. No po prostu szok. Powiem, no my apelujemy przede wszystkim. Tak, ja myślę, że ani mini śmietniczki, ani duże śmietniki nie dotrą do tych właścicieli czworonogów, jeśli do ich głów nie dotrze, że po swoim pupilu trzeba posprzątać. Czy to będzie duży śmietnik, czy mały śmietnik, czy z woreczkiem, czy duża kupa, czy mała kupa. Ale generalnie fajnie było, jakby się sprzątało po swoich. Zdecydowanie byłoby przyjemniej, bo człowiek nie wdepłby w tak zwaną minę, jak nasza słuchaczka tutaj dzwoniła z tym tematem. No bardzo dziękujemy, my apelujemy przede wszystkim do wszystkich osób, które posiadają pupile. No. Z tego co pamiętam, to te śmietniki, przy których funkcjonowały tego typu woreczki, nie sprawdziły się, bo szybko woreczki znikały i tyle było. No, a kup dalej było tyle samo. Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A ja tak chciałem zgłosić, jest taka ulica w Polkowicach, ulica Porzeczkowa. No to jest tak strasznie, że to jest dziura na dziurze, tu się nie idzie przejść. Może by radni na ten rok wnieśli o właśnie zrobienie nowej tej drogi. Porzeczkowa. Nie tylko, bo tych dróg jest tutaj sporo do zrobienia. Dobrze. A tych dróg takich prócz Porzeczkowej, to jaką tam pan ma jeszcze do zrobienia? Ona jest cała do zrobienia, bo to jest nowe osiedle. Ale wspomniał pan, że jest jeszcze innych dróg kilka do zrobienia, dlatego pytam, może pan jeszcze poda z nazwy, jakie to drogi są do zrobienia? No tych nazwy dróg to nie wiem, jakie były w budżecie zapisane, ale wiem, że Porzeczkowa jest na to drogi już odrzucona. A odrzucona z budżetu już jest? Tak. To ciekawe. Dobra. To mamy w takim razie ulica Porzeczkowa w Polkowicach. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Zapisane. Pozdrawiam. Będziemy pytać w takim razie. No, jeśli trzeba będzie zrobić pożyczkę na Porzeczkową. Biorąc pod uwagę, że już nasz słuchacz dowiedział, że tak powiem, oddolnie, że ta inwestycja
jest zdjęta z budżetu na ten rok, no to nie, trzeba mieć nadzieję, że w przyszłym będzie zrobiona. Natomiast no, nie tylko samorządy Polkowic, ale też i inne musiałby z pewnych rzeczy porezygnować z racji tego, że sytuacja finansowa jest taka, a nie inna. 3 minuty do zakończenia są tematu takie gminy, dla reportera. Które nie oszczędzają. No to prawda też i budują akwaparki za grube miliony. I nie tylko. I nie oszczędzają na iluminacji, no ale jedni mogą, inni nie mogą. Zobaczymy w ostatecznym rozrachunku. Jak na tym wyjdą. Tak, bo może się okazać, że faktycznie wcale tak źle tam nie będzie. 726, 114, 114. Ostatnie 2 minuty nam zostały do godziny 9.45, więc te 2 minutki jeszcze możecie do nas dzwonić. Tam druga część zdecydowanie bardziej się rozwinęła. No a wracając do tematu śmierdzącego, to oczywiście apelujemy. Sprzątajcie, drodzy słuchacze, naprawdę. Mnie się wydaje, że jeśli ktoś nie chce sprzątać, to nie będzie sprzątał, a jak ktoś chce sprzątać, to zawsze jest przygotowany i ma woreczek. Jak ktoś nie chce sprzątać, to niech po prostu nie ma tego pieska. No, oczywiście, że tak. Bo nie powinien go mieć, skoro nie potrafi po swoim pupilu posprzątać, to nie powinien mieć psa. Dziękuję. Tak, ładnie to, Bartku, podsumowałeś. Krótko i na temat. Bierzemy pełną odpowiedzialność za takie małe stworzonko, jakim jest pies. Nie tylko do głaskania i miziania, to nie tylko przyjemności, ale też i obowiązki. 726 114 114. Mam nadzieję, że ten temat już nie będzie do nas wracał, bo wiem, że idzie niestety wiosna. Wiosna. Odwilż. Odwilż. I właśnie chciałem coś o muchach powiedzieć, ale już nie będę. Nie wywołuj much i komarów z lasu. Tak. Ani, dzików. Bo my tu chcemy kwiaty i motyle ewentualnie. Właśnie, dla odmiany. A nie komary i pokrzywy. Tak, na zakończenie dzisiejszej audycji przydałyby się kwiaty i motyle, tylko pytanie, czy w ciągu tej ostatniej minuty jeszcze któryś z naszych słuchaczy bądź słuchaczek zdąży. Czekamy. Zdążajcie. A to już końcóweczka naszej audycji. Zdążać proszę. Wszyscy zdążają. To i wy zdążycie. No, a jak nie zdążycie, to będziemy kończyć dzisiejszy temat dla reportera. A jutro wrócimy. Tak, jutro o 9.15 wrócimy i też będziemy na was czekać. Miejmy nadzieję, że merytorycznie nas tutaj zasypiecie jakimiś fajnymi telefonami i sprawami, którymi chcielibyście nas zainteresować. Prawda? Prawda. No. Prawda to, co powiedziałeś. Wspaniale nawet bym powiedział, że to powiedziałeś. To był wspaniały temat dla reportera z Dzikiem i Ściszą na antenie. Tak troszkę tutaj nasze ksywy ze spokojem, mówię, totalnym, tak. Totalnym luzie. Dobrze, to co, drodzy słuchacze, do jutra do 9.15 zapraszamy na temat dla reportera we wtorek. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.